rozwiąż układ równań. Y równa x plus 1 oraz x kwadrat plus y kwadrat równe 25. Więc zanim może rozwiążemy ten układ równań, to zobaczmy. Dobrze jest go sobie narysować tutaj, bo to jest akurat dosyć łatwy do narysowania ten układ równań. Więc pierwsze równanie opisuje prostą y równe x plus 1, więc może zaznaczmy. 1, 2, 3, 4, 5, powiedzmy 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Powiedzmy x, y. No y równe x plus 1, czyli to jest tak. W zerze jest 1. No, współczynnik kierunkowy jest 1, wobec tego to jest po prostu prosta y równe x przesunięta o 1 do góry. No to jakieś, powiedzmy, że to jest coś takiego. Y równe x plus 1. No a drugie równanie, co to jest? No drugie równanie, prawda? X kwadrat to jest równanie okręgu. Prawda? Czyli to jest, może jeszcze raz, prosta, a to jest okrąg o środku w 0, 0 i promieniu R równe 5. Przypomnę tutaj, że równanie okręgu o środku w punkcie AB to jest x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu jest równe r kwadrat. Czyli co? Musimy narysować okrąg o środku w punkcie 0, 0 i promieniu 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, no więc to tutaj nie chcemy tego rozwiązywać graficznie, tylko chcemy zobaczyć, jak to tak mniej więcej wygląda. No i widzimy, że ta prosta przecina się z tym okręgiem w dwóch punktach, więc pewnie powinniśmy dostać dwa rozwiązania. No dobrze, więc jak rozwiązać ten układ równań? No najprościej chyba jest znowuż użyć pierwszego równania i zastąpić w drugim równaniu y przez x plus 1. No to zróbmy tak, czyli tak, x kwadrat plus y, czyli x plus 1 do kwadratu równe 25. No i y równe x plus 1, to trzymajmy może to równanie. Czyli tak, mamy x kwadrat plus x plus 1 do kwadratu, to jest x kwadrat plus 2x plus 1 i to jest 25, czyli 2x kwadrat plus 2x i teraz odejmujemy 25, to tu mamy 1 minus 25, czyli minus 24, a po prawej stronie zostanie nam 0. Dzielimy przez 2. To może tu będzie, czyli będzie tak, x kwadrat plus x minus 12 równe 0. Dobrze, no to co? Może spróbujmy zgadnąć rozwiązania, prawda? Więc jednym z rozwiązań będzie 3. X równe 3. 9 plus 3 to jest 12. Dobrze, czyli jedno rozwiązanie jest x równe 3, czyli wobec tego w postaci iloczynowej ten trójmian będzie miał postać x minus 3 razy x minus drugi pierwiastek. No to może zróbmy tak, żeby można było ten trójmian wyłączyć x minus 3, tak? Czyli x kwadrat minus 3x plus 4x minus 12. No, czyli plus 1x zapisałem jako to, co tutaj jest. To jest x. No, więc to jest to samo, co było. Ale teraz widzimy, że tak, że z pierwszych dwóch członów wyłączam x, czyli to jest x razy x minus 3. A z drugich dwóch członów mogę wyłączyć 4 i zostanie mi x minus 3.
No i widzę teraz x minus 3, mogę wyłączyć x minus 3 razy x plus 4. W ten sposób rozłożyłem ten trójmian na czynniki i teraz równanie x kwadrat plus x minus 12 równe 0 to jest tyle. No i iloczyn dwóch liczb jest 0, to oznacza, że przynajmniej jedna z nich jest 0, czyli tutaj mamy x równe 3 lub x równe minus 4 i wracając y równe 4, a tutaj y jest x plus 1, czyli minus 3. Zatem no tak jak tutaj ten rysunek sugerował, mamy dwa rozwiązania. Ten punkt to jest punkt 3, 4, a ten punkt to jest punkt minus 4 i minus 3.